Kuratorskiej. Będziemy przepływać promem. Ewelina właśnie kupuje bilet. Zaraz się dowiemy, ile kosztował. Płynie się podobno kilka minut. Zaraz już Ewelina biegnie. Ile kosztował bilet? 5 euro? 5 euro, tak. 5 euro kosztował. Okej, okay, jedziemy. Zaraz zobaczymy, ile się płynie. Płaciłam właśnie za prom. Dałam panu 10 euro. Pan mi dał bilecik, na którym było napisane 5 euro. No i tak, no i tak niby czeka, żebym już sobie poszła. No to ja tak patrzę na niego, że za jeden samochód tylko płacę. No to pan wyjął 5 euro i tak się na mnie patrzy, czy ja mu dałam na pewno 10 euro? Mówię, że tak, dałam panu 10 euro. No i dał mi tą piątkę w końcu, ale to było takie dziwne. Nie wiem, czy on się pomylił, czy on się chciał pomylić, także uważajcie. Zwróćcie uwagę na to. 19.02, 15 września, ruszyliśmy. Płyniemy promem. Jesteśmy tutaj teraz na początku Zatoki Kotorskiej. Płyniemy promem jakby na drugą stronę. Prom będzie płynął bardzo szybko. Sporo samochodów. W Czarnogórze już jesteśmy. Odwracamy się i będziemy płynąć. Tu już kolejny prom. To jesteśmy na promie dla małych samochodów. Tam jest prom dla dużych samochodów. Tak, płyniemy właśnie z jednej strony Zatoki Kotorskiej na drugą stronę Zatoki Kotorskiej. Tam jest Zatoka Kotorska. O, tam jest. Poka Kotorska. Słucham? Poka Kotorska. Poka Kotorska. Można też, przejechać samochodem, prawda? Tak, wokół tej Poki Kotorskiej, natomiast to zajmuje dużo więcej czasu. Nie wiem ile, ale jak zjadę na korek w Kotorze, no to też godzina na pewno, nie? Okay. A my będziemy płynąć kilka minut i jesteśmy na drugiej stronie. Tak, no i 5 euro to kosztuje tylko. Kiedy przyjechaliśmy, no, widoki są. No bo chcieliśmy sobie pobrać, no bo zobaczyć, widoki są przepiękne. Tak. Takie płynięcie też jest fajne. Atrakcja, nie? I można wysiąść, się spustować nogi. Tak. Także chwilę odczapnąć i za chwilę jedziemy dalej. My już dopływamy, już tutaj jesteśmy prawie, że po drugiej stronie i jedziemy dalej. Szybciutko, co? Dopłynęliśmy, szybciutko. 6 minut, tak? 7? Tak, 6 7? Minut nam no. To zajęło. Super, super, a tak to godzinkę drogi gdzieś pomyślę naokoło, nawet nie wiem, czy nie zburzy. No i super, wyjeżdżamy z promu.